Procedura AML w domu aukcyjnym. Ten filmik będzie tytułem wstępu serii kilku filmów na temat jak stosować, kiedy i konkretnie jakie rzeczy wykonywać w domu aukcyjnym, ażeby wykonać wszystkie obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dom aukcyjny jest podmiotem obowiązanym. Przez dom aukcyjny rozumie taką firmę, taki podmiot, który zajmuje się pośrednictwem głównie w handlu dziełami sztuki. Trzeba pamiętać o tym, że dla domu aukcyjnego klientami, który należy prześwietlić, są zarówno kupujący, jak i sprzedający. Na szczęście, pomimo kilku obostrzeń, które w stosunku do innych podmiotów obowiązanych, które zostały nałożone na dom aukcyjny, jest też kilka ułatwień. Na przykład, że prześwietlenie właściwie dotyczy tylko transakcji powyżej 10 tysięcy euro. Zazwyczaj transakcje odbywają się przelewami, czyli kwota uzyskana od kupującego jest przelewana na rachunek bankowy domu aukcyjnego i później rachunkiem bankowym jest wypłacana do właściciela, do sprzedającego. To, że bank realizuje swoje transakcje przelewami, to nie ma żadnego związku z wykonywaniem obowiązków AML właśnie w domu aukcyjnym. Zarówno dom aukcyjny, jak i bank muszą swoje procedury wykonać i tłumaczenie się, że działamy na zasadzie przelewów, nie bardzo pomaga nic w tłumaczeniu się, jeżeli będzie kontrola właśnie z GIF-u, Głównego Inspektora Informacji Finansowej. I to tyle uwag natury ogólnej. W kolejnych filmach powiem o tym, jak powinna wyglądać weryfikacja klienta, o anonimowości klientów, o ocenie ryzyka i o niestety bardzo częstych procedurach stosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa. Dziękuję bardzo.